Cześć wszystkim! Znowu PON 7. Przeciąg Pillars of Eternity. Dobra. Razem jestem offline, więc mam nadzieję, że nie będzie już nam wyskakiwało tyle shitu z Steama. Dobra. Dobra, zajmijmy się awansami. To jest zawsze fajne. Dobra, zobaczmy, panie. Mechaniki ty, panie, potrzebujesz, przetrwanie. Właśnie te bonusy. Utrzymywanego leczenia, ruchu, redukcji obrażeń. Nie, w sumie nie potrzebujemy niczego więcej niż redukcji obrażeń. Atletyka. Drugi oddech. Wiedza. Poza rozmowami i wydarzeniami. W sumie możemy mu zwiększyć wiedzę w takim razie. Chociaż wtedy nie zwiększymy atletyki. Dobra, w takim razie atletyka. Potem może zwiększymy wiedzę. Może nic strasznego się z tego nie przytrafi. Okej, dobry. Dobra, mamy nowy talent klasowy. Zobaczmy, co możemy. Gwałtowne płomienienie. Większe nakładanie rąk. Plus 45. Siła wiary paladyna. Tak, czyli plus 45 to prawie dwukrotnie więcej. Niezmącona wiara. Odbicie plus 5, wszystkie obrony oprócz odbicia plus 11. Okej, czyli to jest ta... To jest to, co nam daje bonusy w zależności od reputacji. Głęboka wiara. Odbicie plus 2, wszystkie obrony oprócz odbicia plus 3. No, fajnie. Intensywna wiara paladyna zwiększa premię obronnej wiary w przekonaniu. Okej. Okay. Dziwna łaska. Kiedy paladyn pokona przeciwnika, wszyscy wytrzymają wytrzymałość. Nie. Blask akolity. Okej, okay, to są te półklasowe. Więc zobaczmy. Możemy mu dać... Czekaj, modyfikuję wiara i przekonanie. Wierzenia paladyny stają się czymś więcej niż po prostu sumą dokonań... A, nie. Neutralizuje te reputacje, które negatywnie wpływają na wierzenie przekonania. Okej, czy nie potrzeba nam to? W sumie mamy chyba same dobre. Dziwna łaska. Okej, dobra, tego nie potrzebujemy. To mogłoby się przydać, ale w sumie nie potrzebujemy. A więc w sumie możemy to mu dać. Odbicie plus 2, wszystkie obrony. Chociaż to jest naprawdę mały bonus. Co moglibyśmy użytkowego dać? Styl walki, broni, tarcza. Odbicie tarczą plus 6. Premia do odbicia zapewniona przez tarczę dotyczy także refleksu. Moglibyśmy dać coś ofensywnego, ale to nie przyda się. Znakomite odbicie plus 5, zgrabny odwrót, ostrożny atak. Odbicie plus 8, tempo ataku minus 20. Ok, nieugiętość. Kontrola ciała. Obrona, paraliż, osłabienie, ogłuszenie. Ok, to też jest fajne. Wola byka, hart, niedźwiedzia. Okej. Okay. Arsenał jemu niepotrzebny w sumie. Głębokie kieszenie. Szybszy biegacz. Szycie ran. Okej, okay, to by się przydało. To by się przydało kapłanowi, to szycie ran. Zdrowie plus 40%. Okej, okay, ale dobra. Chyba z... W sumie moglibyśmy wziąć styl walki, broni, tarcza. Albo biegłość w broni. Rycerz. Celność plus 6. W
W sumie nie widzę za bardzo fajnych bonusów. Wiara i przekonanie, tak. Plus 2 do odbicia, wszystkie obrony. Nie, to nie jest aż taki duży bonus. Nie mam za bardzo. Nie widzę za bardzo fajnych rzeczy. Może dam ubiegłość w broni rycerz. Będzie trochę częściej trafiał, więc nie będzie źle. Styl jednoręczny. Okej. Krwawa rzeź. Zamienia trafienie przeciwko celu z niską wytrzymałością. Okej. Tylko nie będzie biegłość w broni rycerz. Nadzieję, że ten topór, to co teraz ma siekiera, zalicza się do toporów bojowych. Jak nie, to mu zmienię. Morgenstern kusza. Okej. Czy siekiera zalicza się do toporów bojowych? Pytanie dnia. Wyjątkowa jakość siekiera. Chyba nie. Okej, celność 43. Nie zwiększyła się. Dobra. W takim razie dajemy mu miecz z powrotem jakiś. Czyżbym sprzedał solidnej jakości miecz? Że miałem jakieś solidnej jakości miecz, nie wygląda na to, że sprzedałem. Brawo ja. Okej. Odbicie plus 5. Dobra, w takim razie kiedy indziej użyję tego bonusu, którego mu teraz właśnie dałem. A, dobra, trudno. Ty za to. Celność wobec określonego rodzaju stworzeń. To mogło być nawet fajne. Okej. Dodamy mu do czwórki przetrwanie. Potem zachowamy sobie na lepszą atletykę. Dobra, dodatkowe powalenie. Czujny obrońca. Wszystkie obrony oprócz odbicia plus 5. Dobra, dodatkowe powalenie. Użyć plus 1 byłoby fajne. Ok, gdzie jest tam umiejętność łuczyka? Podstępny atak ucznia. Na sobie obrażenia w zwarciu. Plus 15% obrażenia z dystansu, plus 15%. Pozwala postaci na naśladowanie brutalnych, nieplanowanych ciosów podstępnego ataku łuczyka, wykorzystując chwile, w których przeciwnik się odsłania. Okej. Rozumiem, że to działa tylko wtedy, kiedy atakujemy odsłonionego przeciwnika. Nie miałoby sensu, gdyby to była stała premia na zawsze. Okej, jemu coś możemy dać? Biegłość w broni, styl walki, styl dwuręczny, obrażenia plus 15%. Okej, to będzie fajne, bo to mu da na zawsze plus 15%. Okej, bierzemy to w takim razie. Dla ciebie natomiast wiedza. No ma dużo. Wzmocniony zakaz. Zwiększa skuteczność kapłańskiego potępienia. Kapłani potrafią ukierunkować swój gniew przez zakaz, wzmacniając atak efektem osłabienia. Święty blask zadaje przeciwnikom obrażenia do ognia. Nośniki dużo otrzymują zwiększone. A czekaj, modyfikuje święty blask. Blask. Małe obrażenia, dobra, natchniony płomień. Zdolność pasywna. Na sobie efekty plus 10. Miecz Arkebus. Słabe. Znaczy celność plus 10 jest bardzo fajna. Zdolność pasywna.
Czekaj. Wyznawcy uzyskują premię do celności arkebusa i miecza oraz rzucają specjalną odmianę płomienia. Przyznaję, pomniejszy płomień lata użycia. Jeden przed odpoczynkiem. Obszar działania promień. Przerwanie. Efekty obrażenia. Wow! To są duże obrażenia. Okej, modyfikacje świętego blasku. To jest fajne. To jest fajne, podoba mi się. Celność plus 10. Używając miecza. Musiałbym mu dać jakiś miecz znaleźć. I arkebus. Ale to nie będzie problem. Przydałoby się też szycie ran również, ale przeżyliśmy do tej pory bez tego, to przeżyjemy jeszcze trochę. A to są bardzo fajne rzeczy. Okej? Dobra. A to, co on teraz używa, to nie jest morger, ten kiścień. Okej, w każdym razie wywal tą laskę. Dostaniesz ten arkebus. A ty... Nie wiem, damy ten pistolet. Przedmiot dwuręczny. Okej. Wiecie co, porównajmy pistolet. Co ten pistolet miał gorszy? Więc tak. Obrażenia ma gorsze. Celność ma taką samą. Kontraodbicie. Szybkość bardzo wolna, czyli trochę szybszy jest. Okej. No tak to chyba niewiele się różni. Więc w sumie nie będzie źle, jak po prostu weźmie pistolet. Dobra. Ty tym swoim arkebuzem masz... Tak, celność dużo lepszą. Jakbyśmy jeszcze mu dali miecz w łapkę, jakiś fajny, też będzie fajnie. Dobra. Wola minus 3. Czy co w sumie? Minus 3 do woli to nie jest aż taki zły. W sumie nie jest ta... Nie jest też takie złe. Mógłbym mu na stałe dać ten miecz. To ma obrażenia odzyskiwane jako wytrzymałość 20%. Celność plus 4, obrażenia plus 5. Nie, nie. Okej, okay, dobra, na razie zostajemy przy tym. Okej. Okay. A ty, Bach, wiedzę. Nie oszczędzam, by nie. Okej, okay, zaklęcie trzeciego poziomu. Zgubna pochopność. Rzucający zaklęcie używa swojej siły życiowej, zwiększając swoją szybkość i ruch, ale redukując wytrzymałość. Tempo ataku, wytrzymałość. To mamy. Rykoszety i minolety. Okej, okay, obrażenia kłute. Roziskrzony piorun. Tłumienie magii. Się w obszarze działania. Okej, okay, korzystne efekty zawieszone przez 21 sekund. To brzmi fajnie. To brzmi fajnie. To chyba sobie to weźmiemy. Okej, okay, i talent. Okej, okay. Magiczna osłona. Użytkownik odbicie plus 50. Tworzy magiczną tarczę znacząco poprawiającą odbicie maga. Okej. Okay. Znacząco poprawia rzeczywiście, ale jest krótkie. Kłujący wybuch. Skupia siłę wybuchu neutralizującą część redukcji obrażeń. Pominięcie redukcji obrażeń, czyli praktycznie plus 5 do obrażeń. Wiecie co, wezmę tą magiczną osłonę. Ostatnio dosyć często rzucają się na niego, więc dodatkowa rzecz obronna się przyda. Okej. Okay. Gotowe. Okej, okay. Właśnie, a twój grimoire? Chyba miałem ci coś tam dodać do niego. Okej, okay, nie, sobie już dodał tłumienie magii.
Dobra, spoko. Dobra, no to wchodzimy do środka, skoro... A, właśnie, jeszcze jeden level up. Jeszcze nasz Bart, tak to się nazywa, nie? To się nazywa inaczej, ale zapominam jak Kana awansował. Dobra, dam mu przetrwanie. No i na razie tyle. Okej, okay, mamy nową inwokację. Możemy jakoś z pierwszego poziomu również się nauczyć. Radujcie się, towarzysze, dwa palce świtu. Efekty. Wytrzymałość, niewrażliwość na przestraszenie. Fajne. Twój Tia, zauroczenie przez... Przez ileś tam... Okej. Okay. Zrzuć kajdany, zniszcz bat. Obrona przy odstąpieniu, obrona na kulawienie, obrona na takie rzeczy. Czas trwania minus 10 sekund, unieruchomienie skamienienie, paraliż. To również może się przydać. I rzekł duch Dareta, schytam cię, Benfidel. Przerażenie. Synku, widzisz siostry twoje na wrzosowisku? Efekty, przywołanie dwa razy ognik. Okej, okay. To brzmi fajnie. Gercik bestię ubił, lecz inne przybyły. Przywołanie trzy razy brzmi. Paraliż. Ok, paraliż przez 11 sekund. Ok, to są zaklęcia. Ok, pomyliłem, myślałem, że to są strofy nowe. Czyli jeszcze raz, mamy tak. Wytrzymałość, zrzuć kajdany. Porośnie przed... Zrzuć kajdany. Takie rzeczy zawsze się przydają. Czas trwania minus 10 sekund. Tak, takie rzeczy zawsze się przydają. Dobra. I talenty. Zobaczmy. Umiłowane duchy. Modyfikuje pradawne wspomnienie. Zdolność pasywna. Raz na potyczkę. Musi bardziej śpiewać. Obszar działania. Efekty. Sytuacja wierzchpieśniarza z wykorzystywaniem strzępami duszy. Zwiększają moc leczniczą pradawnego wspomnienia. Okej. Okay. Co to było pradawne wspomnienie? Drugi oddech, łapi duch. Serio, co to jest pradawne wspomnienie? Pradawne wspomnienie. Zdolność pasywna, użycie raz na potyczkę, Bart musi śpiewać pieśń, szybkość średnia, obszar działania odrzucającego, efekt obszarowy 63 sekund, wytrzymałość plus 5. Nie rozumiem. Nie rozumiem. Raz na potyczkę, ale nigdzie nie widzę tego pradawnego wytchnienia. Pradawne wspomnienie. Efekty ODZ. Odzyskanie wytrzymałości plus 3,2. Nie rozumiem. Nie rozumiem. O co chodzi, dobra. Okej, okay, tobie dam przetrwanie. Zrzuć kajdany. Modyfikuję pradawne wspomnienie, żeby więcej przywracać. Okej, okay, nie wiem o co chodzi, jak to może przywracać cokolwiek, ale więcej zawsze się przyda. Możemy coś innego jeszcze dać, na przykład szycie rany jemu. Jakąś biegłość w broni. Możemy... Nie, dobra. Weźmy to. Mam nadzieję, że się przyda. Okej, dobra. Przy okazji odpocznijmy. Chcę coś zamówić. Tak, mamy darmowy pokój.
I musimy porozmawiać z Serel. Pewnie jesteś w mieście od niedawna, kochaniutki. To po prostu najbardziej pożądana dziewczyna w dyskrecie. Jeżeli chcesz spędzić z nią trochę czasu, daj mi znać. Bierze 1000 noc, ale jest warta każdego panda. Przynajmniej tak powiadają. Okej, dobra. Zapłaćmy jej, skoro musimy. I porozmawiamy o tym naszyjniku. Witam. Witaj, pozwól, że pomogę ci się rozgościć. Może coś z tobą mówić. Powiedz mi po prostu, co lubisz. Dodatkowo płatą możesz także sprowadzić kogoś trzeciego. nie dzisiaj. Przysłał mnie twój przyjaciel, Tyrswin. Potrzebny mu ten medalion. Mnie również. Zaproponowałem mu połowę pieniędzy, ale nie chciał. Pewnie opowiedział ci o swoim rozbitym klanie. Powiedział ci też, że to dzięki mnie znalazł się tam, gdzie jest. Naprawdę mu współczuję, ale założę się, że teraz żyje mu się lepiej niż w Eir Generat. Długo pracowałam, by się wyrwać i nie zamierzam z tego zrezygnować, tylko dlatego, że Terwin raptem dopadła nostalgia. Nie mam 16 stanowczości. No to szkoda. Kupię go od ciebie. Jest wart 6000 pandlów, jeżeli masz takie pieniądze. Okej, dobra. Nie o to nam chodziło. Okej, dobra. Autozapis, tak, szybki zapis. Wygląda na to, że na razie tego nie zrobimy. Zdawało mi się, że miałem 16 stanowczości. Nie miałem jakiegoś przedmiotu, który dodawał plus 2 do stanowczości? Zobaczmy. Zdawało mi się, że miałem jakiś przedmiot, który dawał mi plus 2 do stanowczości. Ale mogę się mylić. Tak, mogę się mylić. Okej, dobra. W takim razie wrócimy tu kiedy indziej. Dokończyć to zadanie. Nie zamierzam płacić 500 sztuk miedzi na nic. Dobra. Nie mam nawet 15 stanowczości. Masakra. Szpady nie umie. Nie zna się na rozmowach. Bo teraz go przerobił, to bym dał mu chyba trochę więcej stanowczości. Bo okazuje się szalenie przydatna. Okej. Idziemy do Paprotnego Brzegu. Mieliśmy tam coś sprzedać pewnej pani. Która była w jakiejś lecznicy. No tak, lecznica dusz. Okej. Coś strażnicy. Coś ludzie. Nance, to chyba ona była. Przykro mi, moje dziecko, już nie praktykuję, jestem zbyt zajęta moimi badaniami.
Im lat mi je przysłał. Powiedział, że zainteresują cię kawałki berła, które znaleźliśmy. Aha, ta gadoła popoplała na mój temat jest przy tym gorszy niż przekupki na targu. Nigdy nie powierzaj sekretu mężczyźnie przy przeproszonemu siwizną. Zobaczmy, co tu masz. I Matt powiedział ci prawdę, kupię to. Niestety zepsute berło nie jest warte aż tyle. I Matt podał za wysoką cenę. Nonsens, osoba z odpowiednimi umiejętnościami naprawiłaby je z łatwością. O tak, umiejętności mi nie brakuje, a ty widzę, że masz większą wiedzę niż przeciętny łowca reliktów. Złożenie ich ponownie w całość to kwestia alchemii, kosztownej alchemii. Muszę namoczyć złamane końce w czerwieńcu, żeby je złączyć na nowo, nie wspominając już o robocie z utrwaleniem w celu przywrócenia zaklęć. Mogłabym to zrobić za sumę 1800 pędów. Daj ci rzadką okazję do pracy nad engwitańskim berłem. Na pewno możesz obniżyć trochę cenę. Chyba niech nie chcesz się targować i wykłócić z każdym sprzedawcą z moszej krwi i każdym handlarzem rogów z chochlika w mieście. Dobrze. Możesz się cieszyć, że wpędzisz starą kobietę do grobu przez pracę za jedynie 1500. Okej, dobra. A to 1500. Spodziewam się, że będziesz chciał się przyglądać, żeby sprawdzić, czy twoje pieniądze są w dobrych rękach. Zatem usiądź wygodnie. Okej. Po upływie wielu godzin spędzonych na cierpliwym czekaniu powraca do ogólnej izby, pokazuje ci berło. Przyglądasz się jemu i nie widzisz jakichkolwiek śladów złamań. To może być największe dzieło mojego życia, jeżeli mogę to tak ująć. Dziękuję, że mogłem się tym zająć. Zbadanie takiego okazu jest prawdziwą gratką dla kogoś w mojej dziedziny. Dbaj o nie. Okej. To na razie tyle. Dostaliśmy jakieś berło. Okej. Czy berła to są dla magów? Nie. Okej. Celność plus 4, obrażenia plus 15%. Tempo ataku plus 20%, tak? Jeszcze co porównajmy. Więc tak. Ciekawe, czy to również zadaje obrażenia obszarowe. Nie jest tu napisane. Celność plus 4. Tempo ataku plus 20%. Miażdżone, cięte. Kłute, miażdżone. Okej, dobra. Zatrzymajmy dla niego na razie berło. Zobaczymy, czy to również zadaje obrażenia obszarowe. Tempo ataku jest spoko, ale chyba 1500 sztuk złota nie było warte. No też dostaliśmy trochę doświadczenia, ale... Ale cóż, no. Mech. Spodziewałem się czegoś ciekawszego. Okej. Co tu jeszcze mieliśmy? W Miedzianych Alejach. Okej. Zobaczymy, co da się w tej sprawie ustalić. Gmach objawionych tajemnic, tak? Gmach objawionych tajemnic, tak, dokładnie. Ciekawe, dlaczego muzyka zaczęła grać takie ciężkie rzeczy. Dobra, i kogo mamy tam znaleźć? Udaj się do gmachu. Archiwa, swoje badania, archiwariusze nie dają do niej dostępu. Okej. Z jakimiś archiwariuszami trzeba będzie porozmawiać. Chyba. Zobaczymy. In here.
If we had the time, of course. Do we? Niestety nie mamy czasu. Musimy kończyć odcinek. W następnym odcinku szukamy tego archiwum. Rozbijamy się tutaj. No i może w końcu powoli zajmiemy się też za te katakumby. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tak, tutaj na razie bez zmian. No. I prawdopodobnie koszary się już kończą w następnym odcinku, więc zobaczymy, jak to działa. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i na razie. Cześć.